Ready. Ready. Cześć. Witamy Was bardzo serdecznie z tej strony PsychoCoach. Dzisiaj na transmisji live jest ze mną Adam z bloga getitjob.pl. Cześć Adam. Cześć. No i dzisiaj chcemy sobie porozmawiać na wiele ciekawych tematów związanych z językiem programowania Python. Jak wiecie, spontanicznie. ja na... spontanicznie. Na szybko tutaj się zebraliśmy, żeby tego live'a zorganizować. Jak wiecie, ja od kilku lat wrzucam filmiki związane z Python na moim kanale. Adam też posiada kanał na YouTube i rozwija bloga Get IT Job. I tak porozmawialiśmy ze sobą. Okazuje się, że mamy wiele wspólnego. Przede wszystkim to, że interesujemy się popularnym językiem, jakim jest język Python. I dzisiaj sobie o tym porozmawiamy. Adam coś od siebie? No, coś ode mnie, no myślę, że teraz to się wszyscy powinni interesować tym językiem, nie, bo to jest chyba numer jeden w Stanach, e, tak patrząc z mojej perspektywy, to zwykle jesteśmy jakieś pięć, 4 lata za nimi, więc mamy 4 lata, żeby się e, nauczyć, przebranżowić, nie wiem, doszkolić, coś takiego. To prawda, ja już od dłuższego czasu tam na kanale miałem takie wstawki i co roku, pamiętam, od 3 lat wrzucam taki filmik, dlaczego wybrać Python w danym roku? I zawsze wspominam o tym, że to jest najszybciej rozwijający się język w Stanach Zjednoczonych, a u nas to trochę kuleje, mniej jest tych mm -hmm. ofert pracy, ale, ale myślę, że jest duży potencjał. nie? No o, czym, o tym też możemy pogadać, wiesz? bo tak naprawdę jeśli chodzi o oferty pracy w Pythonie, to jak trzy lata temu szukałem pracy w Pythonie, bo stwierdziłem, że chcę robić w Pythonie i koniec, nie? innej opcji mm -hmm. nie ma dla mnie, albo tak, albo nie wiem, będę sprzedawał dragi. To była straszna posłuchanie, była tragedia. Teraz w tym momencie jestem na wypowiedzeniu, bo się zwolniłem to, i pracy szukałem, słuchaj, nie wiem, dwa tygodnie, ofert pracy miałem potąd. Mhm. Oczywiście też kwestia tego, wiesz, czy lepsze, czy gorsze, czy kasa taka, czy owaka. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Podejrzewam, że wirusem, ale tego jest mega dużo teraz. Znaczy, dużo więcej niż było. Może nie jest jakoś tak super, super, ale jest naprawdę tego no, razy więcej niż było wcześniej. I dużo jest takich wiesz, dziwnych firm z, nie wiem ze Stanów. To tam dzwoni pani ze Stanów i ci mówi, że ona potrzebuje, żeby w Pythonie tam coś tam dubać, nie? I czy możesz mm -hmm. dla niej dubać? Tego mm -hmm. jest sporo. Jakieś cięcie kosztów, nie wiem, może coś takiego. No to fajnie. Może w, doszli do wniosku, że warto przenieść, tak jakby, te projekty do krajów, gdzie te koszty pracownik, utrzymania pracownika są mniejsze. No, nie wiem, ale na pewno. Chodzi o to, że. że jesteśmy tani. Pracy tańczy, będzie, no, pracy będzie więcej, Szwajcarii. Jesteśmy tańsi, tak? No. Może, może dlatego. No i też wiesz, jakby sytuacja wirusowa trochę zmieniła, bo w sumie jaka jest różnica dla tej pani? Czy ona sobie zatrudni kogoś w Stanach, nie wiem, w Utah, kto będzie pracował zdalnie, a zatrudni sobie takiego Adasia z Polski, który też będzie pracował zdalnie, nie? No tam oprócz różnicy czasu to nie ma specjalnej różnicy. No, no Jak ja mówiłem, że trochę ta sytuacja z tym, z tym całą pandemią. Um... Tak jakby zmieniła podejście firm i bardziej są nastawieni na pracę zdalną. Nie? Więc to dla mnie na plus, bo ja na przykład pracuję teraz z mniejszego miasta, no i pracodawcy dali mi wolną rękę, mogę pracować właśnie z mniejszego miasta, nie muszę siedzieć w Warszawie. Nie? Więc myślę, że to podejście się zmienia i to akurat na plus dla programistów. Tak. Bo, no, ja przez pierwszy tydzień, no, dwa tygodnie praca z domu była tragiczna, ale potem już szło z górki. Bo to no też tak trzeba samo. się przyzwyczaić. Ja sobie, wiesz, tutaj skonstruowałem studio, mam lampy, mikrofon, wyposażyłem się, no jeszcze, mu, ja, jeszcze mi trochę brakuje, ale też widzę. że zrobiłem, no, wiesz, też tutaj była, w ogóle, wiesz, nagle trzeba pracować z domu, nie, ja tu nawet nie miałem, w ogóle, wiesz, nic, warunków. By the way, ja teraz do was mówię z kibla, nie, tu kiedyś miał być kibel, jak ten dom był budowany, to tu miał być kibel, więc to jest jedyny live w Polsce nadawany z kibla chyba. <laughs> Okej, okay. no, ale, ale siedzisz na muszli teraz, jak? Nie, nie, na szczęście nie. No, był, był mały remoncik. Znaczy tu miała być sauna za mną w ogóle. To było moje marzenie, żeby mieć saunę, i teraz tu jest moje biuro, nie? ale no trudno. Saunę się zrobię na zewnątrz. Tak okay. wiesz, Ruską banię. No i sami oczywiście zautomatyzujesz, tak? Wiesz, co, o tym nie myślałem, natomiast brałem udział w takim mini projekcie. Nie wiem, czy to do końca był legalny i czy można tu o tym mówić, ale i tak powiem. Najwyżej mnie zamkną. Automatyzacji sprzętu do wyrabiania bimbru. Nie wiem, czy widziałeś jakiś taki sprzęt, który robi Bimber? Chyba w Polsce to jest nie do końca legalne. Natomiast czy automatyzacja jest chyba legalna, posiadanie chyba jest nielegalne. Natomiast zgłosił się do mnie taki koleś ze Śląska i mnie pytał, czy mogę mu w tym pomóc. Powiem, kurczę, pewnie, nie? Tu taki mam ma, mały proof of concept też tam mogę gdzieś poszukać, kiedyś wam pokazać. Tam chodzi o to, żeby monitorować temperaturę, w zależności od temperatury tam manipulować grzałkami, nie? Taki, taki jest problem. Oczywiście to można w Pythonie też ogarnąć sobie. No widzisz, no to płynnie przechodzimy do tematów, które dzisiaj poruszymy. Ja tutaj rzucę mm, tak jakby to, tablicę z tematami. Czeka, czeka, to, to ty mi powiedz jeszcze, bo to pewnie plc też można by zrobić, nie? Takim Pelcakiem ogarnąć automatyzacji wimbrowni. To, to zaraz do tego powrócimy. Chcę wam przedstawić naszą powiedzmy agendę, o czym będziemy rozmawiać. No bo spotykamy się tutaj, żeby pogadać o, głównie o tym Pythonie. Więc zastanowimy się jakie projekty możesz realizować właśnie z wykorzystaniem tego języka, jakie narzędzia są potrzebne, żeby realizować projekty. Jak już będziesz miał narzędzia, to musisz mieć odpowiednie biblioteki, no bo bez sensu pisać wszystko od początku. Adam przedstawi wam pomysły na projekty, które możesz zrealizować i które realizowali jego kursanci. Może kilka słów powiemy też o frameworkach. Bo ja długo, tak jakby, kluczyłem, umiałem podstawy Pythona, ale nie wiedziałem, jak to potem pokazać światu. No i bez frameworków, gdzie masz całą uporządkowaną strukturę, jak podejść do budowania aplikacji, no nie, nie obędziesz się, więc powiemy kilka słów, z czego korzystać. No i też takie bardzo nurtujące pytanie początkujących Pythonistów, programistów, jak znaleźć pracę w Python, albo jak samodzielnie zarabiać na projektach. To jest, myślę, Hot topic, hot topic, mm, więc lecimy. Dobra, e, czyli już wam Adam wspomniał, że możecie na przykład zrobić bimbrownik e, z wykorzystaniem Python. E, pierwsze pytanie, Adam, jakie projekty możesz realizować z wykorzystaniem tego języka? Pomyślmy. E, no pomyślmy, No w sumie to prawda jest taka, że w zasadzie prawie wszystko. Mhm. E, na tą chwilę, tak jakbyście popatrzyli na takie wykresiki, tam są o popularności języków, nie? to mówię o Stanach, nie? to Python dawno już połknął Java, więc Java to jest główną ofiarą Pythona. Niestety lub niestety. Jak ktoś się przyzwyczaił, to niestety. Jak ktoś jej nienawidził, tak jak ja, to myślę, że będzie z tego powodu bardzo zadowolony. I tak naprawdę teraz na, na tą chwilę w 2020 roku są, jak dla mnie, nie? możecie się, możecie się nie zgodzić, też może się nie zgodzić, są tak naprawdę dwa języki. Jest Python i jest C++, tam C, i to są jakieś takie rzeczy, wiecie, jakieś tam sterowniki takie, jakieś niskopoziomowe, takie rzeczy ble. I tam sobie ten C siedzi, i on tam sobie będzie siedział i siedział jeszcze przez wieki, bo on już, on już jest mega stary, a tak naprawdę nic go tam nie może z niego wykurzyć. Próby są, natomiast te, te dwa języki są, więc wszystko, co, jeżeli, jeżeli nie chcesz robić jakichś mega niszowych rzeczy na jakichś niskich sterownikach, to tak naprawdę na 99% w Pythonie możesz to sobie tam opękać w lepszy lub gorszy sposób, ale możesz, nie? Więc tu jakby mhm. wybór należy do Ciebie. Też fajne jest to w Pythonie, że nie musisz być mega zajebisty w tym Pythonie, nie musisz być jakimś tam wymiataczem, tak jak, nie wiem, żeby zbyt, cokolwiek zrobić w C++, to się musisz przez pięć lat uczyć, nie? A tutaj możesz się pouczyć naprawdę dwa miesiące i po tych dwóch miesiącach możesz sobie jakiś mini projekcik w domu samemu wytrzepać. I to zarówno taki, nie wiem, który będzie miał jakiś hardware, a, a też taki, który nie będzie miał, tak? Bo tutaj, no, nie wiem, tematy są, są, są mega różne. Mm. Jakby to sprecyzować? Nie, wiem, nie mam pojęcia. Musisz mi troszkę pomóc, co dokładnie, wywieźć, w którym kierunku można iść, bo tu jest tyle możliwości, że po prostu nie wiem. No właśnie chodzi o to, że możesz pójść w dowolnym kierunku, ale moim zdaniem warto tak jakby na początek znaleźć projekt, gdzie będziesz miał rzeczywisty problem do rozwiązania. I żeby będziesz mógł czymś się pochwalić światu. I szczerze ci powiem że chyba najbardziej takim gratyfikującym procesem uczenia się i realizowania projektów jest jednak ten web development, bo tam zmiany i postęp widzisz na bieżąco. Nie? Coś tam zmieniasz w kodzie i od razu to widać na stronie, na swojej stronie, którą stworzyłeś. Więc tak, to motywuje, nie? To motywuje, wydaje mi się, że to jest spoko, a jak ktoś zaczyna kompletnie z programowaniem i jeszcze miałby dołożyć do tego sprzęt, i coś robić, no to mógłbyś mógłby na tym przejechać, wiesz, bo, bo mamy wiele klocków do złożenia. Czasami też ze sprzętem są kłopoty, więc ja bym tutaj z tym uważał. I Tak jakby, żeby się zajawić na początek i znaleźć projekt, to ja polecam jakikolwiek projekt z wykorzystaniem np. Django i Python. Django to jest framework do web developmentu, i tam możesz stworzyć prostą aplikację. Na przykład jeżeli zainteresowany jesteś produktywnością, możesz stworzyć taką listę do zrobienia. Czyli stworzyć sobie tam listę, gdzie możesz mógł dodawać swoje zadania, które musisz realizować w ciągu dnia. I to jest taki, taki projekt na początek, gdzie naprawdę można się sporo nauczyć. Nie tylko podstaw Python, ale też jak korzystać z danego frameworku jak powiedzmy udostępnić ten projekt światu, żeby się nim po prostu pochwalić przed innymi użytkownikami sieci, albo po prostu przyjaciół czy rodziny. Więc ja uważam, że jednak ten development, web development na początek, a, no, a, a potem... Jak wspomniałeś o Django, to trzeba też powiedzieć o Flasku. A wiesz co, są... ja ze Flaskiem tak mało, to ty powiedz coś dwa. więcej o flask. Wiem, no, że to ja... jest Flask. Ja bym w ogóle, jeżeli ktoś chce zrobić pierwszy, pierwszy projekt i chce, żeby to była webówka, to ja bym poszedł we Flaska. Dlatego, mhm. że flask jest prosty, po prostu on jest tak mega prosty, że wejdziesz, nie wiem, chciałbyś sobie zrobić z jakąś tam listę czegoś tam, nie, tam z tych swoich zadań, wejdziesz sobie na stronę flaska, skopiujesz sobie ten Hello World'a, wkleisz do siebie i już, nie, i to jest, nie wiem, tyle linii kodu i to jest mhm. już, nie, to jest, to jest jakby tak, jakbyś się porównał tego, tego, to Django do tego flaska, to ten flask, to oni tak nawet go nazywają, że to jest mikroframework, czyli on jest taki tak, jakiś tak. mega malutki tak. i tak naprawdę, no, on jest o tyle fajne, że tak naprawdę w 10 minut możesz sobie wyklepać dowolną taką prostą aplikację bez UI-a na przykład, jakbyś chciał taką, nie wiem, że wchodzisz na stronę i masz tak na, na, na hamsko wyprintowane, wiesz, tylko te jakieś swoje tam pierdoły, nie, że tam dzisiaj mam mecik, a jutro mamy hokeja, nie, no to, 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 to jesteś w stanie zrobić w 5 minut, jak już umiesz, a jak nie umiesz, to pewnie w, nie wiem, w godzinę, natomiast to jest o tyle fajne, że tam mało rzeczy może Ci się nie udać, więc tak naprawdę, no to, to też motywuje, że o proszę, patrz, nie, mam zrobione, ja sam zrobiłem, to, to jest spoko, no. Czyli rzeczywiście zaczęliśmy od webówki no i potrzebujesz dwóch narzędzi, czyli języka Python, no i flask albo Django, nie. Więc to no, jest... i jeszcze by się przydał jakiś UI, nie? Czy jakiś tam CSS pewnie wejdzie i będzie ludzi wkurzał? No, to też no właśnie, no, to, to, jest, to, to jest też, widzisz, to jest też problem, bo e, musisz niestety się jeszcze jakiegoś CSS-a poduczyć, albo HTML-a, żeby, żeby to jakoś wyglądało, nie? Chyba, że nie musi wyglądać nie musi wyglądać i tylko robić dla siebie. No, no spoko, okej. Okay. Czyli to jest to, no dobra. Czy takie projekty. To, jest, je... to jeszcze no, Ci no... pokażę coś fajnego, nie? Jakoś tak jesteśmy przy takich właśnie takich, że odstrzała, żeby coś działało, nie? Hmm. Jest coś takiego jak QPython. I to sobie normalnie o. instalujesz na, na Androida, jako normalnie wchodzisz sobie do tego sklepu Androidowego, teraz się chyba Play nazywa, nie? i sobie instalujesz QPython i QPython możesz sobie kodzić w Pythonie u siebie na telefonie. Więc jak sobie jedziesz autobusem albo pociągiem i ci się nudzi, sobie możesz tutaj samemu pisać w tym QPythonie. I mhm. ja sobie tutaj napisałem coś co wygląda jak, jak kupa i to była jedna z pierwszych rzeczy, jakie napisałem w życiu. Tego nie zobaczycie pewnie. To jest aplikacja. O i ona tu pokazuje, słuchajcie, odjazdy mojego pociągu. Czyli tak, no. zamiast, zamiast wchodzić na tą taką straszną stronę PKP, bo ja wtedy jeździłem pociągiem, nie? Codziennie. Zamiast wchodzić na straszną stronę PKP i tam klikać, że ja jadę stąd, tu i jeszcze bez przesiadek, i jeszcze, nie wiem, nie jestem emerytem, nie i tam piedyliar pi 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 tych checkboxów, i potem klikać OK i czekać, to sobie napisałem Pythona, który mi to zrobi za mnie. I mhm. on se sprawdza, która jest godzina, i sprawdza mi, kiedy mam pociąg. Nie? I to jest coś o tyle fajne, że mi się to przydawało codziennie. Wygląda to strasznie, bo tam, wiesz, jakieś błędy jeszcze sypi w ogóle, ale no miejmy to gdzieś, nie? Robi robotę. Czyli piszesz coś dla siebie, co ci się przyda, nie? To jest o tyle fajne, że rzeczywiście masz z tego zysk. Okej, okay, a poczekaj, w takim razie, czyli to jest ta strona, kupaj tę, tak? tak? Tak, 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 tak. Tak, tak. Znaczy, no, ja to normalnie sobie zainstalujesz też z tego, wiesz? Z telefoniku po prostu sobie tam wejdziesz na, na, na sklep Play, a możesz sobie tego i to na zainstalować. Mało tego, on tutaj od razu ma taką bibliotekę, która teraz nie pamiętam jak się nazywa, ale ma tam trójkę w nazwie i ta biblioteka też daje ci dostęp do jakichś tam, e, wiesz, telefonowych rzeczy, że to możesz sobie sprawdzić, nie wiem, lokalizację chyba, albo możesz sobie tam żyroskop e, chyba tam sprawdzić. No takie, wiesz, te, tego typu e, jest też API, żeby można było się dostać do jakichś tam rzeczy, które masz stricto w telefonie, z nich skorzystać. Dobra, a jak pobrałeś, powiedzmy, godziny odjazdu od pociągów? A no to, to już jest inna historia, bo to był w ogóle pomysł, żeby to napisać sobie normalnie na kąpie, nie? I tak to się zaczęło. Mm -hmm. I po prostu to oczywiście z uwagi, że to jest PKP i PKP wiecie, jakie jest, to oni nie mają żadnego API ani nic, więc nie ma takiej możliwości, żeby sobie, wiesz, ładnie ściągnąć to kulturalnie od nich, że oni ci dadzą. Prawdopodobnie z tego powodu, że na tej stronie PKP większość strony to są reklamy, a tylko ten mały kwadracik pośrodku to jest to, co się interesuje, czyli kiedy będzie pociąg. Więc no tam po prostu kradnę to. No, scrapping jest. więc a, ta czyli, aplikacja czyli tam. No, wchodzi to... tam. Wchodzi tam i kradnie. Okej, okay, czyli skrapuje, tak? No. E, dobra, a tutaj też się da scrapping w takiej w tym kupajtownie zrobić, tak? Tutaj masz normalnego pipa, możesz z normalnego pipa zainstalować pipem, co chcesz. Aha, czyli sobie pip, jakiś bibliotekę. No... tak. Wiesz co, i chyba akurat w tym przypadku, to ja nawet wtedy, jak ja to pisałem, to było naprawdę dawno temu, nawet nie wiedziałem, że takie coś jest, tak Beautiful Zoop, i tam jest zwykła biblioteka request, która wchodzi na stronę, Aha. bierze stronę jako txt i szuka tego w tym txt, co trzeba, nie? Robotę robi. Jak ktoś zaczyna swoją przygodę, śmiało może takie coś napisać, nie? Też od razu poćwiczy jakieś tam, wiesz, wygrzebanie w tekście i tak dalej, może jakieś regeksy, jakby chciał się nauczyć. Tak, i to jest, to jest właśnie też kierunek, dobrze o tym wspomniałeś, bo tak naprawdę, OK, mamy te podstawy Pythona, ale musimy mieć jakieś dane, żeby coś, coś z tym zrobić, nie? żeby wyświetlić. No i możesz, możesz stworzyć, właśnie, swoją apkę albo stronkę, gdzie łączysz kilka serwisów i masz gotowy pomysł na, na projekt, nie? No, nawet. działają chyba niektóre serwisy, nie? Sam agregują jakieś rzeczy. No, oczywiście. Na przykład ostatnio pobierałem tam informacje o wydarzeniach na kryptowalutach. I też sobie gdzieś tam na swojej aplikacji wyświetlałem, pomaga potem mądrzej gdzieś tam inwestować. No to jest normalne w świecie, ale tak naprawdę pomysłem jest to, żeby zintegrować kilka aplikacji, postawić to na swojej apce albo stronie, i masz gotowy projekt, który nawet można gdzieś tam sprzedać. No, i tu, tu też była taka historia, że zgłosił się do mnie koleś, który chciał, żebym przy okazji, ucząc go, pomógł mu zrobić taką aplikację, która by wchodziła na taki portal, co się nazywa oto dom. Nie wiem, czy kojarzysz taki portal? No, kojarzę, no. Miesz, mieszkania, domy, chyba mieszkania tam są głównie. Generalnie tak. koleś, koleś ma taką firmę, która polega na tym, co się chyba nazywa Flipy, nie? Nie, co chyba tak nazywa, że on kupuje mieszkanie, remontuje, sprzedaje. Nie. Kupuje, remontuje, sprzedaje. To jest jego biznes, nie? Czyli taki poboczny. I on na tym chciałby potem z tego żyć. No i problem jest taki, że ten Oto Dom podobny jest jakiś megatoporny, i tam ciężko wyszukać, wiesz, samemu ręcznie jakichś ogłoszeń, które by były, powiedzmy, intratne dla tego typu ludzi, bo to są ludzie, którzy im gorsze mieszkają, tym lepsze. Nie? Wiesz, mhm. jak, tam leży, jak tam leży trup po środku, to on to bierze, nie bo to, 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 to jest dobrze. Nie? Jak tam, wiesz, jakiś tam. Tego typu, nie wiem, ściany odchodzą, wiesz, woda się wylewa, to, to jest zajebiste mieszkanie dla takiego człowieka, bo on im taniej kupi, tym lepiej, a i tak potem robi generalkę, nie? Więc chodziło o to, żeby napisać aplikację w Pythonie, która będzie po tym oto domie sobie hasać i na podstawie jakichś tam dziwnych parametrów wyszukiwać te ogłoszenia, które są. By the way, podobno ci tacy topowi, fliperzy, inwestorzy to takie coś już mają, wiesz, i tam ktoś na tym robi niezłą kasę, że takie tuli mu udostępnia, bo to też chodzi o to, żeby być szybkim, wiesz, bo im szybciej zadzwonisz to dobre ogłoszenie, tym większa szansa, że będziesz pierwszy i to mieszkanie będzie twoje. Znaczy, powiem ci, że ten rynek botów, bo to jest taki tak naprawdę bot, nie? No, no, no. Rynek botów, gwałtownie wzrasta i to też jest kierunek, gdzie myślę, że warto się tym zainteresować i Python pozwala na budowanie właśnie botów wszędzie. Ja gdzieś tam na swoim kanale, kiedyś zrobiłem taki, taki live, gdzie mm, zrobiłem takiego bota, który tam przesuwa profile na, na Tinderze. Wiesz, to jest ta aplikacja o. do randkowania. <laughs> Ale to skąd on wiedział, czy dobry, czy niedobry? A to, to randomowo, nie? A ja myślałem, że poznam, mówisz, że fajnie, że miał taki wiesz, o, ta jest fajna, nie? <grymne> <grymne> to jeszcze takiego oficera nie miał, nie? <grymne> taki prosty, edukacyjny. Ale, no, czemu nie? Ty, ty gdzieś tam miałeś zapytanie odnośnie flipów, domów, nieruchomości, a teraz są popularne, właśnie, boty, które gdzieś tam handlują na giełdach czy to tradycyjnych, czy na krypto, giełdach kryptowalut. Więc to też to jest ten kierunek i Python do tego świetnie się nadaje. A jakie biblioteki na przykład do, do takich botów są potrzebne? Wiesz co, Scrapy jest taka biblioteka do scrapowania. Ona jest taka okay. dość toporna, niestety, w użytkowaniu. Natomiast jest mega, znaczy mega funkcjonalność, świadczy. Także tak naprawdę jest to jedna biblioteka, jak sobie tego scrapiego ogarniesz, Mhm. No to jesteś w stanie zrobić wszystko, bo ona nawet w ty, w do tego stopnia, że udaje człowieka, potrafi udawać człowieka, gdzieś tam sobie coś tam przyczekać, że coś tam kliknie w losowym czasie, wiesz o co chodzi, nie? żeby nie, nie, nie było od razu, że to bot, nie? Bo, to, bo to może być coś tam usuwane, jakieś tam ciasteczka se przechowuje, wszystko tam masz już ogarnięte. W zasadzie jedyne co musi zrobić, to sobie po prostu dobrze zakładować, co on ma szukać. Nie? Rekurencyjne mhm. zapytania, no naprawdę to jest, jest, jest moc w tej bibliotece. Ona jest słuchaj do tego stopnia pro. Że tam nawet um, bo producent założył, że może być tak, że skrapowanie jakichś rzeczy będzie trwało naprawdę długo, nie? Tak naprawdę długo, czyli na przykład tydzień nie. Jest, ona jest do tego stopnia zaawansowana, że udostępniać na przykład połączenie telnet chyba po porcie, żebyś mógł takiego bota, który się już kręci, jakoś tam jeszcze wiesz, troszkę tam go zmuszać do niektórych rzeczy. Także no to, jest, to jest czołg, no. To, to jest coś, co, to, co ci załatwi całą robotę tak naprawdę. No, to fajne, to, to też jest, warto się tym. Zainteresować. No dobra, no to, to mamy. W sumie tak widzisz, skaczamy Ta, No między i tymi... beautiful, beautiful zoe, co mówiłeś, nie? To też by się przydało, bo jak sobie tam gdzieś jakąś stronkę masz, to możesz sobie po prostu tą, tym, 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 jak to u mnie chłopaki mówili, piękną zupą <laughs> e, ogarnąć, nie? Zamieszczać piękną zupą i, i, i działasz. No, e, <laughs> czyli widzisz, czyli tak naprawdę skaczamy po tych wszystkich zapytaniach, które tutaj mam wylistowane. No. Mm -hmm. e, Dobra, czyli wymieniliśmy frameworki, jakieś tam kilka bibliotek. A jakie narzędzia będą potrzebne, żeby w Pythonie w Pythonie ogarniać. Wiesz co, tak naprawdę chyba poza jakąś idę, To ja w zasadzie nie widzę nic, 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 nic co by no było tak. już mega potrzebne, bo to już. Sumie... Ja akurat ja jestem... Tak, ja jestem po stronie Visual Studio Code i, i trudno. No, ja tak wiadomo, że tak, no to cieszę się, jest tam cała masa ludzi, którzy tam używają, oczywiście Pajczarma, nie? No bo to są te dwa ta. chyba takie topowe. No Pajczarm jest płatny. A powiem no, ci, no, że ja to... korzystałem chyba z wszystkich, ale rzeczywiście koniec końców skończyłem na tym Visual Studio Code. Naprawdę. Naprawdę mi się, robi robotę i przyzwyczaiłem się, jest spoko. W końcu ja mam to takie... W tym, w tym narzędziu. Ja mam takie porównanie, właśnie, że, że ten, bo to zawsze jest walka, że tam te inne jakieś tam są niszowe, nie? I tak dalej, mniejsze, gorsze. Natomiast ta walka między, jest między tymi, co lubią Visual Studio Code, a, a tymi, co lubią PyCharma. To ja zawsze to jest, mówię, że to jest takie samo porównanie, jak wybór Androida albo Apple, nie? Że albo ku, kupujesz tego UPLA, gdzie już masz tego, wiesz, masz już wszystko podane, nie. Oni ci dają tego PyCharm'a, tam już jest wszystko zainstalowane, łącznie z jakąś tam wtyczką do gita, tam, tam jest wszystko, nie? Tam już jest wszystko kompletne, środowisko, tam sobie robisz, nie? Albo sobie kupujesz tego, czy kupujesz, ściągasz, bo jest darmowy, Visual Studio Code, no i tam trzeba sobie te wtyczki, czasami jakoś tam coś tam poustawiać, nie? No to jest tak jak instalujesz te apki na antku, tak samo musisz sobie tam podociągać. Co kto lubi? Jasne, no to czyli to tak naprawdę wystarczy no, wystarczy jakikolwiek edytorium możesz działać, ale chyba tak jak mówisz, PyCharm albo Visual Studio. Jak no, Państwujesz od na wszystkim, nas, nie? Jak chcecie się uczyć od nas, to warto to, jednak pójść w stronę tego Visual Studio Code, bo wtedy no, będziecie mogli podążać za nami, co my robimy, bo jeżeli programujesz w innym środowisku, to czasami można się pogubić, jeżeli jesteś początkujący, nie? Bo troszkę inne są te interfejsy użytkowskie no i tak dalej. Tak, i też mam taki problem, słuchajcie, że, ten, że z tym, z tym palcarmem jest taki problem, że on jest za dobry. wiem, jakkolwiek głupie to zabrzmiało, to, 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 to właśnie tak jest i on jest naprawdę dobry, tam jest naprawdę wszystko, nie? I to jest ten problem, że jak przychodzą ludzie, którzy nie zaczynają Przygodę z programowaniem, to jest ich pierwszy język, nigdy nie programowali wcześniej, nie? To oni się potrafią tak zajebiście uzależnić od tego IDE, że jak potem byś im to IDE zabrał, nie ma tego Pycharma, to koniec, nie? W ogóle wiesz, nie umieją Pythona odpalić, nie? To, 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 to tak naprawdę tak jest, niestety. Trochę tak. A uh, niestety powiem Wam, że, że to jest tak, jak przesiadać się z nie wiem, środowiska na środowisko no to niestety upłynie trochę czasu, zanim się przyzwyczajysz. Ja miałem z tym problem, bo ja ogólnie jestem z wykształceniem automatykiem, nie? No i my mamy takie sterowniczki, a każdy sterownik praktycznie ma inne środowisko. To tak jakbyś przesiedł właśnie z Pajczarma na Visual Studio, ale u mnie to jest na początku dziennym, bo nie jest tak, że każdy projekt jest na jednym sterowniku, tylko każdy praktycznie jest na innym. No i ja zawsze muszę się od początku uczyć tego środowiska, nie? I to jest taki problem. W świecie IT jest trochę lepiej, bo jak się nauczysz, powiedzmy, tego Visual Studio Code, to możesz, możesz w tym działać do końca nie? i uruchomisz każdy język programowania. No i tu też wiesz pod uwagę, że ten Visual Studio Code jest do wielu języków. Nie? Także jakbyś no wziął się za Pythona, ale potem by się okazało, że jednak będziesz chodził w Javascriptie, to jest no problem, zmieniasz wtyczkę i jedziesz dalej. A mhm. w, w, w Pajczarz no PyCharmie jest tylko do Pythona. Oczywiście tam są te wszystkie. Jak, to, jak się nazywa ten Java, bo nigdy nie pamiętam. Eee, Słucham? Jak się nazywa ten Java, bo nigdy. No, do, 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 to oni tam mają całą No ma on jest do C++, Pajczar jest do Pythona i jeszcze mają jakieś tam do Jawy. W każdym nie razie. Pamiętam. Ja to nie nienawidzę. W każdym razie e, musisz tu zmieniać te, sobie te, te, te ID i one są wszystkie płatne oddzielne. Tak, tak, tak. Eee, spoko. Czyli te narzędzia to są, to są IDE. My polecamy VS Code. I to z tego możesz korzystać, biblioteki. Scrapy, Requests. Mm -hmm. Beautiful Zoop, na przykład. A jakie możesz projekty robić? To tak naprawdę, projekty. Podsumowując, projekty to możesz z każdej branży. I ja bym wiesz, jak to podsumował? Że. Możesz wziąć dowolną branżę z rynku, i tam na pewno znajdą się projekty, które chcesz robić. My tu wcześniej, przed latem, rozmawialiśmy o tym. Na przykład, teraz bardzo popularna jest branża energetyki odnawialnej, i tam jest multum projektów, które można znaleźć. Jest branża automotive, gdzie produkują samochody. Tam też znajduje się Python. Inteligentne budynki jak najbardziej w Pythonie możesz pisać skrypty. Automatyka przemysłowa znów lecisz ze skryptami w Python. Analiza danych, mamy mnóstwo bibliotek, jak na przykład, nie wiem, jaka tam... Keras jest Type. chyba taki topowy. learn Keras na przykład, tak, tak, Keras, możesz robić machine learning, możesz robić analizę danych. No, jest... oczywiście Pandas, nie, jako ten do tych, do analizy danych też. Tak, Pandas, więc żeby manipulować na tych... W dużych setach tak Danych na, na tablicach. Kurczę, jak to się przenosi. Też się uczę tego. A, no, generalnie wszędzie. Nawet do tego stopnia wszędzie, że zdarzyło mi się prowadzić szkolenie dla AGH, Akademii Górnictwa hutniczej dla doktorów z AGH, czyli generalnie w mm byli -hmm. kolesie, którzy się zajmują geografią i jakimiś tam mapami i kartografią i tak dalej. Ja do końca nie wiem, co oni tam robią. Próbowałem się dogadać. Też było śmiesznie, bo próbowałem się dowiedzieć, co oni robią, nie, i pytam się takiej pani doktor, czym pani się zajmuje, nie, ona routingiem. Ja mówię, świetnie, ja, zna, ja wiem wszystko o routingu, a potem się okazało, że jej chodziło o taki routing, że tam samochody jeżdżą i muszą drogę wybrać i są korki w mieście, nie, taki routing. Także inny świat, natomiast oni też na. czy oni do tej pory, do tej pory, to było w tamtym roku, słuchajcie, oni chyba jechali w jakimś Delphim, czy czymś w ogóle, wiesz, taki 100 lat, no. Wiadomo, i, i dopiero teraz się zaczynają przesiadać na Pythona i w ogóle jakie to proste, nie? Zdziwieni. Mm -hmm. no, no tak, tak. To co branżę sobie chwycisz, tam znajdziesz projekt. Wystarczy wystarczy trochę kreatywności i zobaczysz. No nie, na przykład aplikacje do Przewidywania pogody na podstawie jakiejś tam API. No gdziekolwiek, ja jak patrzę wokół, to w każdym miejscu gdzieś tam znajdę. Mam tutaj kaktusa na tym. Na, na parapecie, no, jakiś kurczę automatyczna podlewaczka. Nie? A to było w jakiejś książce ta automatyczna podlewaczka. Było, było. Taki projekt. było tak. Więc mi na studiach tam zlecił nam ten doktor, zrobić coś takiego. Bo w tym pokoju studenckim gdzie siedzieliśmy z kołem naukowym, to ten, wszystkie kwiatki umierały, nie? Ja, ja to na studiach robiłem ten, się nie przyznaję, bo ja tu tam średnim byłem studentem, kiedy się liczyłem sprawność takiego kolektorka słonecznego, takiego małego, wiesz, i wyszło mi półtora, nie? No. Perpetuum mobile, czyli więcej daje niż wkładasz, nie? Potem była kreatywna księgowość, żebyśmy nie dostali dwój. No to jak już gadamy o takich rzeczach, to jeszcze by trzeba było powiedzieć coś o tym, nie? To jest chyba trójka, o. czy czwórka, nie wiem. Coś by trzeba było wspomnieć o, o tego typu rzeczach, bo to też jest nieduży koszt. A ktoś, kto by chciał sobie porobić takie automatyzacje jakieś tam, no to chyba mógłby na tym, nie? Raspberry Pi, tak? Tak jest. Tutaj mam o, mam trzy sztuki, tutaj. proszę bardzo. Leżą. Tu jeszcze mam czwartą, ale ma czwarta działa, robi za serwer. Okej. Okay. Super. Mm. No, ty my myślę, że tutaj trzeba było kiedyś to poruszyć. Czy u, u Ciebie na kanale u mnie albo wspólnie, bo te Raspberry Pi daje multum tak jakby, możliwości i opcji na projekty, nie? No, no, Dobra, taki, no wiesz, to, wiesz, takie wiesz. Takie w domu, udanie, nie? Projekty z Raspberry Pi. Co Ci przychodzi no. do od razu? no wiesz, tu jest dużo tych dziurek, nie? Tu jest dużo tych takich bolczyków, nie? Tutaj można podpiąć dużo jakichś czujników. Eee, no taki klasyk to właśnie by było jakieś, nie wiem, jakieś pogodynka może na przykład, nie? Żeby tam mierzyły jeszcze siłę wiatru. Nie wiem, co można by zrobić, no. Eee, o, o, o bimbrowni już mówiliśmy, też to na tym działało, bo tak naprawdę to on miał tutaj jedno wejście analogowe, dobrze mówię? dostało temperaturę tak. i chyba dwa wyjścia cyfrowe, gdzie po prostu sterował dwoma grzałkami typu włącz, wyłącz. To była cała technika, nie? To ja nie było żadnego... No, 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 no. Więc to można by zrobić jeszcze, yy, i tak naprawdę to można tutaj używać to też jako taki zwykły serwerek, nie? Możesz tu postawić jakiś serwer i, i trzymać sobie tutaj apki we flasku w domu, na przykład albo w Django. No bo najmniej na to, że masz, nie wiem, masz w domu ileś tam rzeczy które działają osobno, nie? tak jak ja mam na przykład telewizor od LG za 2000 zł, kupiłem, bo poprzednio się popsuł, więc kupiłem najtańszy z Xcoma i mi przysłali. Nie? I to się okazuje, okazuje się, że tam można się Pythonem wbić do tego LG i można nim sterować, tym Pythonem, można mu mówić, zmień kanał na przykład. No i spoko, tylko gdzie ten Python ma mieszkać, nie? No i może mieszkać tu, może mieć takiego jednego dzióbka w domu i może się sterować i roletą, i może się sterować tym telewizorem, żeby go na przykład włączyć rado jak stajesz, żebyś musiał tego robić, bo to jest za duży wysiłek, żeby wcisnąć pilota, w szczególności jak nie ma pilota, bo gdzieś zginął, nie? No, pomysłów jest dużo. A tam, o, jak już mówisz o tym telewizorze, to jak to robiłeś? To były zapytania put i get, tak? To było tak. chyba, chyba tak, chyba tak, nie pamiętam, wiesz co, bo znalazłem, bo to też jest ciekawa sprawa, nie, że jak coś potrzebujesz zrobić w Pythonie, to pierwsza rzecz, którą robisz, to sprawdzasz, czy ktoś tego już nie zrobił. Bo to często tak bywa, nie? nie zawsze to co zrobił jest mega zajebiste i czasami tam też można coś w nim poprawić i dorzucić na tego gita i to też jest fajne, bo wtedy tam partycypujesz natomiast yy, zwykle jest tak że Python ma tak zajebiste wsparcie że po prostu wpiszesz w Google i coś tam już może będzie nie? i nawet możesz sobie po prostu to ściągnąć zobaczyć czy ci działa Jasne, spoko no to, to dobra okej, okay. yy, już rozmawiamy pół godziny myślę, że na pierwsze spotkanie to w miarę dużo, ale mamy jeszcze ostatni ciekawy temat, bo widzicie, my dzisiaj tak mówimy ogólnikowo, bo pierwszy raz się spotykamy, ale myślę, że taka forma jest fajna i moglibyśmy robić więcej takich live'ów powiedzmy techniczno techniczno jakich? Technicznych, technicznych i mm, takich typowo że podprojekty. No to ja to się trochę bałem, nie? Bo to mój pierwszy Co? raz i to tak. Ja się trochę bałem, bo to mój pierwszy raz i taki spontan, że wiesz, nieprzygotowany jestem. Spoko, ale przynajmniej to, to, jest miło. Spoko, nie ma ten, nie ma problemu. Ja coś się czuję w sumie zawsze nieprzygotowany przez całe życie, ale jakoś daję radę. Nie? Dobra. I teraz pytanie, bardzo ciekawe. I te, to pytanie się zawsze pojawia u osób, które chcą wejść na przykład w projekty IT albo jakąkolwiek inną branżę. Jak zdobyć pracę z wykorzystaniem Python. No i mam taki jeden trik. Czytaj radę. Czytaj lifehack jak zdobyć pracę w Pythonie po najniższej linii oporu, to, to, to no. coś takiego, nie? Jest naprawdę mnóstwo firm, a to w takich korpo to już w ogóle, czyli każdy, każda większa firma ma coś takiego jak testerzy. Albo dział testerski, albo ma testerów po zespołach, w zależności od tego, jak tam sobie tam. jak bardzo udają, że mają skrama, nie? Mhm. I jak sobie tak przejrzysz takie ogłoszenia na tych testerów, to tam wymagania dla testerów są stosunkowo niskie. Bo jak to mhm. jest tester manualny, to w zasadzie musi mieć dwie ręce i głowę na miejscu i to jak ten człowiek po prostu wiesz, umie myśleć, to sobie ogarnie, nie? No bo każdy, na jakiś tam chłopski czy niechłopski rozum, w zależności od płci, jest w stanie coś tam przetestować, nie? Mhm. No i teraz zobacz, jak, jeżeli ty masz jakąkolwiek wiedzę w Pythonie, nie? Jakąkolwiek, powiedzmy, jesteś, nie, wiem, naprawdę beginner w Pythonie, nie? I idziesz do pracy i mówisz, że ja tu u was chcę pracować, będę tym juniorem, yy, yy, będę u was testował i ja jeszcze umiem Pythona, także jakby coś trzeba było poautomatyzować ekstra, to mogę, nie? Taki handicap. No. Czyli zamiast zamiast, wiesz, zamiast walczyć z całą bandą ludzi, którzy umiałem przy jakiś tam Django ileś tam lat i idąc w może możesz sobie pójść na tego Pythona, nie Pythona, na tego testera, już masz pierwszą pracę wtedy załatwioną, już sobie masz co wpisać w CV. No i potem Pytanie, jakie jakby... są widełki w ty... dla, dla takiego testera, nie. Wiesz co, oni są zatrudniani, przynajmniej w tych firmach, gdzie ja byłem, to nie byli na... tam widełki były takie same dla całego IT. Nie? Czyli to nie było tak, że tester junior zarabiał gorzej niż junior, nie wiem, deweloper. Tak, tak okay. nie było. Po prostu miałeś tam napis, że jesteś QA zamiast Def, nie? Przed tym to była cała różnica. Natomiast kasa była ta sama, no i juniorzy to jakoś super nie zarabiają chyba, nie? Przynajmniej tak mi się wydaje, że to tak nie jest. Ja to dawno temu byłem juniorem, to zarabiałem w ogóle mało, bo to były inne czasy, nie? No czaje. No, no okej, okay. no, czyli, czyli tester, to, to jest ok. No to jest jakiś mm. punkt wejścia, łatwy, łatwy punkt wejścia. Jakby ktoś chciał tak pod strzała zacząć, nie, że dzisiaj zaczyna szukać pracy. To śmiało może próbować w ten sposób i jestem przekonany, że prędzej czy później coś znajdzie. To tak, czyli, czyli rzeczywiście to jest najmniejszy próg wejścia w branżę IT, ten tester. No i od tego rzeczywiście warto zacząć, a potem kręcić się za lepszymi fuchami, aby po prostu awansować na wyższe stanowisko albo na jakiegoś tam. Powiedzmy, no bo seniora, najgorzej zacząć, no. nie? Najgorzej pierwszą robotę złapać, potem to już już, już, już luzik, nie? idzie dalej. A. Więc to jest to, ale ja bym proponował jeszcze coś innego. Jeżeli już uczymy się tego Pythona, to spróbować na własną rękę tak jakby znaleźć tak zwane fuchy, nie? Na czym to polega? Polega to na tym, że na przykład bierzesz w rękę takie Raspberry Pi, no i szukasz projektu wokół siebie, gdzie możesz coś zautomatyzować, dodać jakąś funkcjonalność. Na przykład sąsiad potrzebuje, żeby sterować roletami, albo rzeczywiście tak jak Adam mówił, coś tam przyłączać swoje programy w, w kinie domowym. No i to, to jest to, już to... ewidentna fucha, na której można zarobić. Albo prostu... sterowanie bramą garażową, słuchaj. Albo sterowanie bra... bramą to, ga... garażową, grzałką, by było... czymkolwiek. Ja bym był zainteresowany, bo ja tu mam problem właśnie taki. A ja też mam problem, bo ja na przykład chciałbym, żeby to sobie mógł automatycznie z tego, z komórki włączać. Władze no lampy, nie? Ale... Lampy naświetleniowe. Bo mi się nie chce wstawać, czaisz, Ale na, no. chętnie bym za to wypłacił, bo nie mam na to czasu, żeby to zrobić. Więc już masz, macie dwóch klientów, którym można taką fuchę przedstawić. Nie? I, i to, jest, to jest fajny kierunek. Ja w swoim życiu zrobiłem no, sporo tych fuszek, takich małych. Ale to właśnie były sprzętowe, sprzętowe fuchy. A to już In może no inaczej, to. bo ja na przykład robiłem takie fuchy, że miałem po prostu kolesia, który miał firmę X, nie? który tam coś sprzedawał i on potrzebował takie rzeczy bardziej typu, wiesz, teraz bym to robił w Django, wtedy jeszcze Django nie było, więc ja robiłem to w PHP i to była tragedia. No, teraz jest dużo prościej. Natomiast to były jakieś takie fuchy pod tytułem, że koleś, nie wiem, chciał mieć jakiś mega spersonalizowany sprzęt do wysyłania maili, który by tam coś robił i tak dalej, nie? Aha. I tacy ludzie też potrzebują takich rzeczy, nie? Albo jakieś automatyzacje na stronie, gdzieś tam coś tam. No, właśnie, i tu jest kolejny temat. I ja powiem Ci, w ogóle mój zamysł, mojego kanału, był taki, żeby łączyć świat programowania ze światem biznesu, tak? To znaczy, żeby zabawić się takiego biznesmena i, zdo i zdo gdzieś tam znaleźć fuchę, którą chcesz realizować, no to wiesz, no to musisz się zabawić takiego handlowca i po prostu znaleźć projekt, przedstawić ofertę klientowi. A dopiero potem przejść do fazy developmentu tej no, twojej aplikacji. Nie? By, the way, same... by the way, ta apka do e, ciągnięcia tych ogłoszeń, za to dom, nie? ja to zacząłem, ale nigdy nie skończyłem, bo to tak mam niestety, że dużo rzeczy zaczynam mało kończę. Więc e, ten koleś dalej tam na to czeka, także jakby ktoś chciał takie coś napisać, to ja mogę skontaktować i myślę, że on jest w stanie za to zapłacić niezły pieniądz, żeby mieć to. O, to też, e, myślę, Adam, ciekawy temat. Może, może będziemy naszym widzom dawać takie kontakty, gdzie będą mogli realizować się jako początkujący biznesmeni, programiści. Bo no, ja uważam, wstrzymuję. że to jest najlepsza nauka, nie? żeby gdzieś tam od razu wejść i, i zrobić jakąś aplikację. Bo ludzie się uczą latami. Rok potem motywacja spada i nie ma widocznego efektu, nie? A jak zrealizujesz swój projekt, weźmiesz za to kasę to wiesz, że masz perspektywę na, na rozwój. Ja, ja tak jak to widzę. No i też masz inną opcję, że jak ja już wezmę kasę, to mam takie ciśnienie, że ja to muszę zrobić, nie? Już trzeba skończyć. <grym> też <To jest grym> prawda. Albo się zwinąć z kasą i... <grym> no, jak budowlańcy, nie? No. <grym> Przyjdą, zostawią narzędzia, nie pojawią się. No, także to jest to. Czekaj, czyli fucha? Ja na przykład... Ja na przykład szczerze to zarabiam też na szkoleniach, tak? Tylko że ja też. I Teraz pytanie: Czy wy możecie zarabiać na szkoleniach? Ja uważam, że oczywiście, że tak. W formie korepetycji. Ja uważam, że jeżeli jesteś 1% lepszy od osoby, którą uczysz, no to możesz się uczyć, tak? Tylko pytanie: Czy brać za to pieniądze? Ale na przykład, jeżeli ogarnęłeś jakąś małą aplikację we flasku i znasz podstawy tego Pythona, no to wyjaśniając to swoją aplikację, możesz zarobić pieniądze szkoląc kogoś innego, nie? Nie wychodząc poza zakres swojej wiedzy. Jak najbardziej, Też mam, można. Też mam nowy pomysł, słuchaj, czy nowy, nie taki nowy i nie mój, ale pomysł w dalszym ciągu. Mianowicie miałem na, na ostatnio taką dziewczynę na kursie, która ta dziewczyna już, już programowała, nie? Ona już programowała i generalnie ona poszła się nauczyć Pythona, bo ona wcześniej w tej filmie, gdzie była, zajmowała się jakimiś tam Excelami, nie? Robiła tam jakieś zestawienia, nie wiem, i nie wiem, nie, 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 tak nie ogarniesz? W każdym razie było dużo Excela, i dużo komórek, i dużo liczenia, nie? No i potem, żeby, żeby tego nie robiła, to ją tam. Ten, się na, zaczęła z tym Visual Basicu tam coś w tym Excelu, wiesz, kodzić, tam tak się kiedyś robiło, i ona tak robi do tej pory, nie? Mm -hmm. i ona poszła się teraz, że szef ją wysłał na to szkolenie, zapłacił za nią to szkolenie, po to, żeby ona się nauczyła Pythona, żeby już nie trzeba było tych Excel i tym Visual Basiciem ogarniać, który jest toporny, tylko Pythonem, nie? I teraz taka wiedza pod tytułem, jak Pythonem ogarniać Excele, myślę, że też byłaby dobra na do sprzedaż, bo mnóstwo ludzi ma Excela, nie? Gdzieś tam. To prawda. I nawet jak przeczytacie książkę, tak jak by ja uważam, to jest biblia Pythonistów, czyli automatyzuj nudne czynności z Pythonem, to tam Książka zaczyna się właśnie z historią o pewnym sklepie, gdzie ludzie ręcznie wpisywali jakieś rzeczy do Excela, a, on, a ten autor tej książki zautomatyzował im te czynności, które zabierały im dziesiątki godzin. nie? I to zrobił za pomocą Pythona. I właśnie ta książka się od czego zaczyna, właśnie od, od Excela. No i rzeczywiście Uuu. można. Od tego Tylko pytanie, czy, czy Visual Basic, a, a czy. Porównując Visual Basic do Pythona, czy rzeczywiście Python jest efektywniejszy w zarządzaniu tym Excelem? Wiesz co, no przede wszystkim to jest szybszy, po drugie w sumie nie potrzeba Excela, bo ten Visual Basic musisz mieć na kompie, gdzie masz Excela, więc musisz mieć licencję, bo to wiesz, firmy muszą mieć wszystko legalnie i tak dalej, wiadomo, nie? Więc hmm. to jest jedna rzecz. No druga rzecz jest taka, że w tym zależy ile tego jest, nie? Ona już po prostu w tym Visual Basicu tego nie, nie była w stanie ogarnąć. Bo Visual Basic nie ma obiektów, nie? Jako takich, tam ma jakieś próby tych obiektów, natomiast no, tam obiektowości to nie ma żadnej. Jeżeli chodzi o jakąś tam współbieżność, też nie ma żadnej. Jeżeli chodzi o jakieś optymalizacje pod tytułem jakieś tam, wiesz, listy składane, nie ma żadnej. No generalnie to jest, stwierdziła, że rzeczy, które ona teraz robi w Visual Basicu, które zajmują jej na przykład 100 wierszy, to ona teraz zrobi w jakieś 10, nie? Więc o tyle będzie wydajniejsza ona, że będzie to robić szybciej i będzie mniej błędów, nie? Nie wiem, jak to się ma do wydajności takiej prędkościowej. Mm -hmm. Okej, okay, czyli po prostu jednak w tym wypadku Python był lepszym rozwiązaniem niż Visual Basic. No, myślę, że tak. No zobaczymy, bo ona jeszcze jest w trakcie kursu. Także ja się dopytam się na pewno, jak już będzie, mnie, będzie o co. Natomiast na razie jest zadowolona. Mm -hmm. okay. No to sporo sobie dzisiaj pogadaliśmy. Mam wrażenie, że sporo słów Oczywiście, to jest takie ogólnikowe, ale jeżeli ktoś z Was będzie oglądał tego live'a, bo widzę, że pytań nie ma w tej chwili na czacie, będzie oglądał zapis tego live'a, to możecie zostawić komentarz pod tym wideo. Na pewno ja czy Adam odpowiemy. Dodatkowo możecie oczywiście kontaktować się ze mną za pomocą maila. Zachęcam też Was do subskrypcji kanału. Get IT Job. Zaraz pokażę tutaj. To ty pokazuję, ja zrobię taki disclaimer, albo ten spoiler, co może kiedyś tu o tym pogadamy. O, tu takie Dobra. coś mam. To jest jeszcze świeżynka, jeszcze nieoprogramowane. Natomiast to jest tak naprawdę dron z kamerką. Tutaj chyba HD. I tu pod spodem ma jeszcze dwie. Nie widać. Natomiast co jest najfajniejsze w tym, to jest najfajniejsze w tym, że można go oprogramować w Pythonie. I będę próbował go zmusić, żeby tak, wiesz, latał wokół domu i robił patrol. Taki jest cel. Więc można się naprawdę, jeżeli już nie mówiąc o zarobkach, to można się przynajmniej Pythonem na pewno pobawić. Pobawić. No ja też mam z tego Frajda, nie powiem. Eee, tak. Eee, o, zachęcam, tak was, zachęcam Was do subskrypcji kanału Get IT Job. Adam Wójciński, trzeba w... zmiażdżyć ten przycisk. Subskrybuj. Wtedy będziecie na bieżąco z powiadomieniami. Eee, I co? My na pewno, Adam, spotkamy się jeszcze raz. Takiej formule, bo wydaje mi się, że to jest OK. I poruszymy Spoko. jakieś kolejne, kolejne tematy. Także do zobaczenia. Fajnie, że wpadliście na ten live i zachęcam do komentarzy pod zapisem tego filmiku u mnie na kanale. Do zobaczenia w przyszłości. Cześć. Elo, cześć.